Nie byle kto, nie byle kto, nie byle kto. Za którą kamienicę? W ubezpieczeniach OC komunikacyjnych zwiększa się też liczba osób wykupujących no, wiesz, PZU kamienicę, ubezpieczenie kamienicę. Na życie. Na tak dobre wyniki wpłynęło kilka czynników, w tym m.in. konsekwentna realizacja strategii grupy TBA poprzez zakup akcji banku PKO, TBA mówi prezes PZU Paweł Surówka. Biznesmena, czyli Maciej M. i jego syn, adwokaci i rzeczoznawcy w kajdankach za reprywatyzację. TBA rozbija warszawską ośmiornicę. Warszawską ośmiornicę, proszę państwa. Ośmiornicę reprywatyzacyjną, znany ze skupowania roszczeń. Biznesmen Maciej M. i jego syn Maksymilian M. zostali wczoraj zatrzymani. A w nim to gazeta była już 12 maja. A z nimi sześcioosobowa grupa adwokatów i rzeczoznawców mają wchodzić. Maciej Maksymilian M. dzięki skupionym roszczeniom stali się właścicielami atrakcyjnego gruntu na placu Defilad z przedwojennym adresem Sienna 29, na którym można stawiać wieżowiec, działek przy twardej 8-10 oraz królewskiej Volkswagena. Właściciele firmy, do której należy m.in. kontrowersyjny budynek na Podwalu, zostali wczoraj zatrzymani przez TBA w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Ujęto łącznie 8 osób, w tym znanego adwokata Andrzeja M., który od lat występował jako pełnomocnik rodziny M. Dwoje adwokatów, którzy byli kuratorami spadkobierców podejmowanych przez nich nieruchomości, Grażynę K., B. i Tomasza Z. oraz rzeczoznawców majątkowych Michała i Jacka R. oraz Andrzeja K., jak ustaliliśmy, cała grupa podejmowała działania wprowadzające w błąd sądy, urzędników i prawowitych spadkobierców w procesach zwrotu działek. Wartość szkód szacowana jest na 46 milionów złotych, ale może być znacznie wyższa. Będzie weryfikowana przez biegłych rzeczoznawców, mówi rzecznik CBA Piotr Kaczorek. Zatrzymani zostaną przewiezieni do wrocławskiej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Znany z przejmowania atrakcyjnych terenów stolicy Maciej M. trafił do wrocławskiej prokuratury. Także, proszę Państwa, jak ktoś by nie miał czego pytać książek, no to jest to taki przykład. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat ZUS, a obniżenie wieku emerytalnego. Naszym gościem będzie pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Początek spotkania w telewizji trwa o godzinie 18.15 w Radiu Maryja o 21.30. Najbliższy poniedziałek, 22 maja, w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz koncert pod tytułem Artyści śpiewają Panu Bogu. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Błogosławiona Zofia Czeska, Błogosławiona Sancja Szymkowiak i Błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk, święte na nasze czasy. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 29 maja w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie w Archidiecezji Częstochowskiej. 5 czerwca w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
12 czerwca w parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie w archidiecezji przemyskiej i 19 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. W czwartek 18 maja mija rok od konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. 18 maja to równocześnie rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, a jak wiemy, świątynia, którą wspólnie wznosimy, jest wotum wdzięczności za naszego wielkiego rodaka. Tego dnia w naszym sanktuarium sprawowana będzie msza święta dziękczynna za to wielkie dzieło, w którym wspólnie możemy szerzyć i pogłębiać kult świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Rozpocznie się ona o godzinie 12:00 i transmitowana będzie na naszej antenie. Dlatego zachęcamy do wspólnej modlitwy i do jedności w modlitwie, szczególnie tych, którzy rok temu uczestniczyli w konsekracji świątyni. Myślę, że macie wiele do zrobienia w Polsce. Tak. Wiele do zrobienia. Przez modlitwę codzienną. Proszę Państwa, wiele jest do... gruntowanie, pogłębianie wiary. Wiele jest do... przez wpływ na rodziny. Przez wpływ na młodzież. 10 minut po 13:00 przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W naszym programie audycja aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych Radia Maryi w audycji aktualności dnia jest pan Andrzej Grzegrzyłka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie dyrektorze, przed nami w parlamencie naszym dziś i jutro szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Gdybym mógł, chciałbym poprosić pana, by pan nam powiedział o randze tego wydarzenia. Jak to się też stało, że do takiego właśnie szczytu dochodzi w Warszawie? Jest to wydarzenie bez precedensu. Zaproszonych 30 delegacji, 24 pojawią się w Warszawie. Będą to przedstawiciele właśnie państw Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej. Generalnie Kancelarii Sejmu, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu zależy na tym, by uruchomić, by zaktywizować dyplomację parlamentarną, a mówiąc trochę prosi, po prostu, żeby rozmawiać, żeby parlamenty ze sobą rozmawiały i żeby wpływały na politykę rządów, politykę prezydentów. To jest w ostatnim czasie jedno z naszych kluczowych zadań. Zależy nam na tym, żeby takie spotkania miały miejsce i zależy nam na tym, żeby o sprawach wspólnych dla regionu, choćby bezpieczeństwie, choćby gospodarce, inwestycjach, rozmawiać właśnie z przedstawicielami parlamentów, bo to właśnie często w parlamentach te decyzje zapadają. Mimo, że ten szczyt ma rozbudowaną i tak górnolotną nazwę, tak naprawdę decyzje, które mogą zapadać przy okazji takich spotkań, dotyczą każdego z nas. Dlatego, że choćby inwestycja drogowa via
Baltica to jest połączenie północ-południe przechodzące przez Polskę, z którego też będziemy mogli korzystać. To oczywiście jest w zakresie naszych zainteresowań i będzie jednym z tematów rozmów. Panie dyrektorze, a pewna sprawczość, jeżeli chodzi o takie właśnie gremium, bo takiego spotkania jeszcze w Polsce nie było. Pan mówi, ważne, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, bo będziemy decydowali o ważnych sprawach, ta Via Baltica, pan powiedział o tej dużej inwestycji planowanej na przyszłość. Jak wyglądają inne decyzje? Na ile my możemy na siebie wpływać? Na ile ta decyzyjność jest istotna i ważna w tej polityce międzynarodowej? Nasi słuchacze muszą pamiętać o tym, że parlament to jest tak zwana miękka dyplomacja. Czasy są takie, że oprócz inwestycji dużo w polityce poświęca się czasu na rozmowy o bezpieczeństwie. Wszystko, co wydarzyło się w ostatnich latach, szczególnie na wschód od polskiej granicy, mam na myśli agresję rosyjską na Ukrainę, a także na przykład rosnące zagrożenie terrorystyczne i inne problemy, z którymi styka się ta część Europy, przede wszystkim środkowej i południowej, to również jest temat do rozmowy. Znalezienie porozumienia w tej sprawie może być kluczowe w przypadku późniejszych rozmów już na szczeblu, na przykład Unii Europejskiej. Generalnie warto podkreślić, że marszałkowi Karczewskiemu przyświeca też takie zrozumienie z Europy jako kontynentu, że Unia, że Europa to nie tylko Unia. I dlatego na tym spotkaniu są przedstawiciele państw południa i wschodu Europy, które jeszcze nie należą do wspólnoty. Zapytał ojciec o decyzję. Wiadomo, że takie decyzje, które mogą zapaść w czasie tego spotkania, jest mniej, natomiast kierunków do współpracy może być znacznie więcej. To jest pierwsze tego typu spotkanie. Mamy nadzieję, że będą kolejne. Frekwencja zapowiada się rzeczywiście wyjątkowo, ale oprócz tego, że będziemy rozmawiać, to chcemy też słuchać, dlatego że mamy wrażenie, że to słuchanie, jeżeli chodzi o chociażby zagranicznych zachodnich polityków, tych mniejszych graczy europejskich, właśnie chociażby z Bałkanów, no nie zawsze się odbywa. Polska może być takim miejscem i polski parlament może być takim miejscem, które wysłucha propozycji, opinii parlamentów mniejszych państw regionu. Na dzisiaj zaplanowano spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącymi parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jaki będzie miało charakter to spotkanie? No niewątpliwie prezydent, który również jest zaangażowany w ten szczyt, wzmacnia po pierwsze jego rangę, po drugie też wzmacnia wymowę tego spotkania. Pan prezydent oczywiście przywita wszystkich zgromadzonych i niejako będzie to oficjalne rozpoczęcie tego szczytu. Wcześniej zaplanowane są spotkania bilateralne w Sejmie, później, czyli jutro, duże obrady w sali plenarnej. No więc niewątpliwie to, że jest prezydent Andrzej Duda, pozwala nam określać ten szczyt jak zmianę wydarzenia bez precedensu i wzmacnia jego rangę. Ważne jest do podkreślenia to, bo trochę nam to umknęło, a powinniśmy o tym powiedzieć, dlatego że jesteśmy, rozmawiamy na takiej antenie, gdzie te sprawy duchowe są istotne. Więc skoro są istotne, to powiedzmy też, że w tej agendzie szczytu, którą ojciec na pewno przestudiował dokładnie, jest tam rzecz bardzo ważna dla wszystkich. Mianowicie marszałek Karczewski, marszałek Kuchciński będą mówili o wspólnych wartościach. A jedną z zasadniczych wspólnych wartości dla wszystkich państw, które będą 17 i 18 maja w Warszawie, jest oprócz suwerenności, niepodległości, także religia. Także religia. Wartości religijne, duchowe, one nas łączą. Niezależnie od tego, o czym powiedzieliśmy, kto jaką religię reprezentuje. Dlatego, że ten korzeń często jest bardzo tożsamy. Ergo chodzi o to, że będziemy mówić o takich sprawach, które w Europie Zachodniej są nieco pomijane i nieco bagatelizowane. A nam zależy na tym, żeby wracać do tych korzeni, nie zapominać o korzeniach chrześcijańskich i na tej podstawie budować porozumienie. A więcej, na tej podstawie można nawet budować reformę tego, co już jest, czyli kryzysu pewnego, w jakim Europa się znalazła. Ja to podkreślam dlatego, że jest to jeden z kluczowych fragmentów rozmów w Sejmie. No nie można o nim zapominać.
panie dyrektorze, jutrzejszy dzień od godziny 9:00 otwarcie, powitanie przewodniczących delegacji przez marszałków Sejmu i Senatu, Marka Kuczyńskiego i Stanisława Karczewskiego i zaplanowano dwie części. Pierwszą od godziny 10:00 te będziemy chcieli transmitować na antenie telewizji Trwam. Rola parlamentu w narodowym polityce międzynarodowej, kwestia bezpieczeństwa regionu i te sprawy, o których pan wspomniał, po południu współpraca w zakresie infrastruktury na osi północ-południe i wartości wyróżniające Europę Środkowo-Wschodnią, bo w tych może wartościach jest trudniej słyszeć w Europie Zachodniej czy w strukturach Unii Europejskiej. No tak, trudniej usłyszeć. Zarówno Radio Maryja, jak i Telewizja Trwam są to akurat takie media, które mówią o tych sprawach otwarcie i od zawsze. Akurat na te media, polskie media, nie unikają takich tematów. Natomiast jak ojciec dzieje, też nasi słuchacze wiedzą, w takim mainstreamie, czyli w tych głównych mediach, w głównym przekazie politycznym są to sprawy trochę pomijane. Dlatego nas to dość robić. Ale opisując bardziej te panele, o których powiedziano, jutrzejsze, są związane, tak jak mówiliśmy, z gospodarką, wartościami, ale też bezpieczeństwem. O tym bezpieczeństwie nie można zapomnieć, dlatego że w szczególności państwa południa Europy i Wschodu na bieżąco mają poważne problemy związane i z zagrożeniami terrorystycznymi, i napływem imigrantów. Chociażby kwestia bezpieczeństwa, to już ta polityka rosyjska jest jednoznaczna w ostatnich latach, dlatego nie można milczeć. To, że konflikt trwa, to, że aneksja Krymu trochę została zaakceptowana, miejmy nadzieję, że jest to rzecz powiedzmy czasowa, no ale część liderów politycznych przechodzi nad tym do porządku dziennego, to nie oznacza, że tak też powinniśmy postępować. Nie można o tym zapominać, dlatego też delegacja ukraińska będzie w Warszawie, dlatego też inne państwa regionu chcą o tym rozmawiać. Nie zależy nam, Kancelarii Sejmu, Marszałkowi Sejmu, nie, przede wszystkim zależy na tym, żeby mieć oczy szeroko otwarte, bo dzieje się rzeczy dużo, a politycy mają tendencję do akceptowania tej rzeczywistości, a na ten komentarz często nie ma miejsca. Ten komentarz znajdzie się właśnie w Sejmie podczas tego szczytu. No, cieszę się, że stacja i Radio Maryja, i Telewizja Trwam będą naszymi partnerami w tej sprawie. Panie dyrektorze, nieraz myślimy, czy mamy właśnie narzędzia, czy mamy jakąś formę nacisku. Pan wspomniał o tej aneksji Krymu w czasie naszej rozmowy i tego, że może nam się ta sytuacja w Europie nie podobać, że coś takiego. I teraz właśnie, czy może być jeden głos, czy my jesteśmy w stanie wypracować, jak pan sądzi, tutaj jakąś formę nacisku, wpływu tego, że nasz głos wspólny będzie bardziej słyszalny, że do takich rzeczy, czy do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Bezsprzeczne jest to, i to jest stanowisko Marszałka Sejmu, Kancelarii Sejmu, Marszałka Senatu, że tylko w grupie można forsować pewne rozwiązania i ten głos jest bardziej słyszalny. Stąd zaangażowanie Polski w grupę wyszehradzką, stąd mobilizacja na spotkania z partnerami spoza Unii, ale jednak będącymi w Europie. Dobrze wiedzieć o tym, że głos samotnego polityka jest trochę wołaniem na puszczy, natomiast już głos grupy ma pewne znaczenie. Poza wszystkim nie można zapominać o tym, że historia tej części Europy jest dosyć jednoznaczna. To znaczy wypracowany pokój jest rzeczą bardzo ważną, ale nie wiadomo jak bardzo trwałą. Warto pamiętać o historii, wyciągać z niej lekcje. No my tę lekcję wyciągamy i staramy się o niej mówić, że to wszystko, co udało się zbudować w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach nawet, niekoniecznie musi być tak bardzo trwałe, jak nam się wydaje. Jeżeli będziemy milczeć, na pewno tej lekcji z historii nie wyciągniemy. I jedyna droga, nie wydaje mi się, że była jakakolwiek inna droga niż rozmawianie, to szukanie porozumienia właśnie w dużej grupie. Dlatego, że indywidualnie, na indywidualną politykę mogą sobie pozwolić, jak ojciec wie i nasi słuchacze wiedzą, mocarstwa. Oni mogą to robić sami, natomiast państwa średnie, państwa małe muszą się grupować, muszą szukać porozumienia i wsparcia. To jest rzecz bezdyskusyjna. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Czyli dziś, jutro szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej w Warszawie. Te najważniejsze wydarzenia w sali plenarnej Sejmu jutro od godziny 9:00 powitanie, od 10:00 pierwszy panel i od 12:00 drugi.
Bardzo dziękuję, było bardzo miło rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze w przyszłości do wymiany. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże, do widzenia. Naszym gościem był pan Andrzej Grzegrzułka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Oni sprzeciwiają się projektom ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. O tym mówi rząd, o tym wcześniej sygnalizował minister Zbigniew Ziobro. Jak pan odnosi się do tego? Bo pewnie no, będzie się musiało wiele zmienić. Na to też oczekują ci, którzy w jakiś sposób no, albo zbyt długo czekają, albo sprawy też nabrzmiały w taki sposób, że to nieraz jest i związane z krzywdą ludzką. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości po 1989 roku zasadniczo nie został zreformowany. Poza tym, że utworzono dodatkową instancję w postaci sądów apelacyjnych, nie uległy zmianie kadry, nie uległo zasadniczo kształcenie, nie uległo też sposób powoływania na stanowiska sędziowskie. Natomiast ludzie mają ograniczony dostęp do sądu. Dostęp do sądu nie w tym aspekcie, że nie mogą pójść do sądu, tylko że nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia sądowego. I tak właśnie należy odczytywać konstytucyjne prawo obywatela, prawo do sądu, prawo do rozstrzygnięcia jego sprawy w rozsądnym terminie na przestrzeni 30 lat. Nic w tej materii się nie zmieniło. Ludzie czekają latami, dziesięcioleciami na rozstrzygnięcie sytuacji. A rząd polski z roku na rok wypłaca coraz to większe odszkodowania obywatelom zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka tylko z tego względu, że nie uzyskali wyroku w rozsądnym terminie. A środowiska sędziowskie są zadowolone. Nie widzą potrzeby żadnej reformy. Zabiegają o to, żeby było tak, jak było. Oczywiście dobrze się czują, mają dobre zdanie o sobie, dobre mniemanie, wyrażają to przecież dosyć jasno, określając się sami nadzwyczajną kastą. Jest im dobrze. Są głusi na oczekiwania społeczne. A ludzie od lat domagają się reformy wymiaru sprawiedliwości. W czasie ostatniej kampanii wyborczej ten temat był obecny na wszystkich spotkaniach wyborczych. Kiedy wreszcie to zmieni się w Polsce? Tak dalej być nie może.
i środowiska sędziowskie milczały. Teraz, kiedy mówimy o reformie, już od przecież wielu miesięcy, bo obiecaliśmy tą reformę Polakom, jesteśmy konsekwentni. Wdrażamy reformę, przedstawiamy w parlamencie, no to teraz środowiska sędziowskie powiadają, a zaraz, zaraz. Tak, dostrzegamy potrzebę reformy, ale najpierw debata, debata z naszym udziałem. Panowie sędziowie przestali ten czas, kiedy mogli debatować, kiedy mogli włączyć się w dyskusję. Mało tego, przecież w trakcie prac parlamentarnych sędziowie przecież organizowali rozmaite zgromadzenia i konferencje. Na konferencjach nic nie mówili na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, zbierali krzyki, żeby do jakiejkolwiek reformy nie dopuścić. No i oczywiście wtedy, kiedy się broni własnych partykularnych, grupowych interesów, własnych przywilejów, no nie krzyczy się o tym przecież głośno, że bronimy swojego, bo to jest przecież nieakceptowalne społecznie. No w związku z tym znowu przebierają się piękne szaty, że oto zagrożona jest konstytucja. Mało tego, ponieważ to wszystko odbyłoby to wrażenie, zagrożona demokracja i konstytucja, no to używają jeszcze trzeciego elementu. Prawa i wolności obywatelskie są zagrożone. W związku z tym, skoro my tutaj na konferencjach się gromadzimy, to nie walczymy absolutnie o swoje, walczymy o prawa i wolności obywatelskie. No, obywatele na ten temat mają już przecież dość dobrze wyrobione zdanie. Gdy patrzę na wymiar sprawiedliwości z pewnej perspektywy czasowej, to lepiej widać o wiele pewne mechanizmy, jak funkcjonował wymiar sprawiedliwości. Warto zwrócić uwagę na to, że kiedy poprzedni system ustrojowy PRL chylił się ku końcowi, no to wtedy zadbano, trzeba powołać Trybunał Konstytucyjny. W 1982 roku, a więc jeszcze w stanie wojennym, powołano Trybunał Konstytucyjny. Ale on rozpoczął swoją działalność od 1986 roku. Krajową Radę Sądownictwa powołano w 1989 roku. Dziś wydaje się dość jasne, jaki był cel tych zmian, powołania do życia tych instytucji. Myślę, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest moje zdanie, chodziło o to, żeby dawnym włodarzom PRL-u nie stała się krzywda. Trybunał Konstytucyjny miał pilnować interesów dawnych włodarzy PRL-u i chyba skutecznie pilnował. Podobną rolę odgrywał, oczywiście tutaj uogólnienie jest też dla niektórych porządnych sędziów przyzwoite, więc wybaczą mi, mówię o pewnej dość wpływowej grupie sędziowskiej, która dbała o to, ażeby się też w Polsce wiele nie zmieniło. Dowodem tego niech będzie i to, że przecież nie osądzono żadnej zbrodni stanu wojennego. To jakieś namiastki tylko. Natomiast nie osądzono się z tamtym systemem. No bo i też wymiar sprawiedliwości przetrwał w takiej formie, jak był i był tym stabilizatorem, żeby sprawy zbyt daleko nie poszły. No to tutaj zawsze problem był z tą wolą rządzących, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o tym ze sprawiedliwością, to prawda. Ale panie przewodniczący, panie pośle, no, wołanie jest o to łamanie demokracji i konstytucji, tak wołają sędziowie, no ale różnie można rozumieć demokrację i konstytucję, jeżeli chodzi o te dwie strony, obywateli i na przykład sędziów. No tak, no przede wszystkim w tej uchwale mówi się, że obecna reforma zmierza do zdyskredytowania środowiska sędziowskiego. No ja myślę, że to środowisko samo się zdyskredytowało w oczach opinii publicznej. Przecież znamy wiele przykładów sędziów na telefon, sędziów, którzy dopuszczali się różnych czynów, no, przestępstw pospolitych. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, to są nieliczne przypadki, wszędzie tacy się znajdą. No dobrze, ale przez całe dziesięciolecia w ogóle nie ujawniano tego, takich przypadków. Teraz
władze ujawniają tego rodzaju skandaliczne przypadki, to pokazuje, że w tym środowisku była wiedza na temat tak zwanych czarnych owiec, ale to środowisko też nic nie robiło w tym zakresie, żeby takich ludzi ze swojego grona się pozbyć. Powiadają w uchwale, że oto będzie nam groziła destrukcja systemu sądownictwa w Polsce. No, a czy ten system w tej chwili to dobrze funkcjonuje? No, wszyscy przecież wiedzą, że źle funkcjonuje i coś z tym trzeba zrobić. Pan wspominał o tym, że sędziowie mieli okazję, czy mieli możliwość już jakoś debaty, rozmowy. Może tego czasu nie wykorzystali, a teraz domagają się debaty na temat reformy. Nie wiem, czy jest to spowodowane, na przykład to opóźnienie, bo 10 maja z porządku obrad została zdjęta ta nowela. Dopiero 24 maja Sejm ma się zająć projektem noweli prawa ustroju sądów powszechnych na autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo tak. Planowana nowela ma wejść w życie 1 lipca. Czy to wszystko, ten harmonogram i ta debata namysłu w samym Sejmie, wszystko pójdzie zgodnie z planem? Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Determinacja przeprowadzenia reformy jest silna. Natomiast trzeba podkreślić, że poprzedni Sejm był skrócony, trwał tylko 2 dni, siłą rzeczy niektóre punkty musiały wypaść z obrad. W przyszłym tygodniu będzie pierwsze czytanie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. A jakie zmiany najważniejsze, jeżeli tak z punktu obywatela, tak, bo jeżeli oburzają się sędziowie i mówią, że to jest nawet łamanie demokracji i konstytucji, no to co najważniejsze, bo wielu też dyskutuje z tym nadzorem, tak, nad sądami ministra. Ależ to jest wszystko przejaskrawiane. Mógłbym przewrotnie, a właściwie może nawet nie przewrotnie, ale powiedzieć, że na tym do standardów obowiązujących Unii Europejskiej. Ja to chcę wielokrotnie podkreślić. W Polsce jest larum, że oto władza ustawodawcza i wykonawcza ingeruje niezależność sądów, w niezawisłość sędziowską, no nic podobnego. Więc jeżeli ktoś tak twierdzi, to ja przytaczam przykłady obowiązujące w Europie Zachodniej. A ta niezależność, bo posłowie Platformy Obywatelskiej też mówią, że to jest taki ostatni bastion, tak? PiS chce usunąć ostatni bastion, jakim jest niezależność wymiaru sprawiedliwości, który stoi im na drodze do państwa autorytarnego. Ale takich przywilejów, jak środowisko sędziowskie ma w Polsce, to nie ma chyba nigdzie w Europie. A wszędzie w Europie Zachodniej, środowiska sędziowskie są zadowolone ze swojej pozycji, zadowolone są z niezależności sądów i z niezawisłości sędziowskiej. A przypomnę, bo to przykłady najlepiej chyba to ilustrują. W Polsce o tym, kto będzie sędzią, decydują sędziowie. W skrócie rzecz ujmując. Bo zgromadzenia ogólne sędziów opiniują, Krajowa Rada Sądownictwa decyduje, kogo przedstawi panu prezydentowi do nominacji. No i oczywiście, jeżeli pan prezydent nie mianuje tej osoby, którą Krajowa Rada Sądownictwa wskazała, no to jest wielkie larum, bo się ostatnio zdarzyło 10 takich przypadków, że to już jest ingerencja i łamanie. A zatem środowiska uzurpują sobie prawo i de facto z tego prawa korzystają, że decydują o tym, kto będzie sędzią w Polsce. A jak jest w Austrii? W Austrii z wnioskiem o nominację na stanowisko sędziowskie występuje minister sprawiedliwości. W Niemczech federalny minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację sędziego. W Holandii, w kraju pana Timmermansa, również minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację na sędziego. I tam nie krzyczą, że jest nadmierna ingerencja władzy wykonawczej ministra w sądownictwo. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy zaproponowali rozwiązanie takie, że teraz oto będzie minister sprawiedliwości miał decydujący wpływ w tym zakresie, tak jak ma w tych wymienionych przeze mnie krajach. Mało tego, to już też po raz kolejny podkreślam. W kraju pana Timmermansa, który tak się niepokoi o polską demokrację, właśnie w Holandii do Sądu Najwyższego sędziów wybiera parlament. Parlament wybiera sędziów. I tam nie krzyczą, że jest ingerencja władzy ustawodawczej wymiar sprawiedliwości. To tylko w Polsce władza sądownicza stoi ponad wszystkimi władzami
jest w ogóle oderwana od społeczeństwa, nie ma żadnych instrumentów, to wielokrotnie podkreślam, przy pomocy których naród korzystałby z konstytucyjnego uprawnienia, a więc artykułu 4 Konstytucji, gdzie jest mowa, że władza zwierzchnia należy do narodu. Ja to wielokrotnie podkreślam, że jeżeli chodzi o władzę zwierzchnią narodu, to ona funkcjonuje w odniesieniu do władzy ustawodawczej, no bo wybiera posłów, senatorów, naród raz na 4 lata, czy jak zajdzie potrzeba, to częściej, i również w odniesieniu do władzy wykonawczej. Natomiast naród nie ma żadnych instrumentów w odniesieniu do władzy sądowniczej. Trzeba jasno powiedzieć, że tu nie chodzi tylko o bezpośredni wpływ narodu, bo naród realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio, chociażby w formie wyborów czy referendów, ale i również, jak w Konstytucji jest napisane, poprzez swoich przedstawicieli. W odniesieniu do władzy sądowniczej żadnego takiego instrumentu nie ma. W związku z tym te rozwiązania, które są proponowane, no to jest kwestia urealnienia konstytucyjnych uprawnień narodu. To nie może tak być, żeby władza sądownicza była sama dla siebie, była zadowolona, była głucha na wezwania narodu, no i oczywiście nie podlegała żadnej kontroli. Częstokie mieli się dobrze. Panie pośle, teraz krzyczą, że jest zamach na prawa i wolności obywatelskie, no bo tym się po prostu zasłaniają. Mamy projekt noweli i projekt ten negatywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, oceniając, że jego podstawowym celem jest dalsze, znaczące podporządkowanie sądów powszechnych ministrowi, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy. I jeszcze Sąd Najwyższy, według Sądu Najwyższego chodzi o stworzenie jednowładztwa, czyli jak gdyby idziemy w tym samym kierunku. Ministra w zakresie obsady stanowisk prezesów, pan wspominał, kto gdzieś za granicą decyduje o pewnych stanowiskach, sprawowanie funkcji prezesa oraz wiceprezesa sądu przez osobę powołaną w drodze wyłącznej decyzji ministra, bez jakiegokolwiek nawet minimalnego wpływu samorządu sędziowskiego, budzi istotne zastrzeżenie z punktu widzenia zasady równowagi między władzami. To głosi opinia Sądu Najwyższego. Więc rzeczywiście w tej chwili mamy taką sytuację, że minister sprawiedliwości nie może ani powołać prezesa sądu, ani źle funkcjonującego prezesa sądu odwołać, jeżeli środowisko sędziowskie na to nie wyrazi zgody. No, w związku z tym możemy powiedzieć, że te uprawnienia ministra w tej chwili są bardzo iluzoryczne. Przecież natomiast chcemy wprowadzić taką oto sytuację w tej noweli, że minister sprawiedliwości wysłucha opinii środowiska sędziowskiego o kandydacie, ale ta opinia nie będzie wiążąca i to minister sprawiedliwości podejmie decyzję o tym, kto będzie prezesem, względnie też odwoła prezesa, który nie wywiązuje się należycie ze swoich funkcji. Do chwili obecnej mamy taką sytuację, tak jak powiedziałem, że o tym, kto będzie prezesem, decydują środowiska sędziowskie, no w związku z tym prezes tak postępuje w zarządzaniu sądem, żeby środowisko, którego wyłoniło, było z tego zadowolone. A już mniejsza o to, czy społeczeństwo jest zadowolone, bo nie ma, jak widać, dla tych środowisk aż tak wielkiego, wielkiego znaczenia. Więc chcemy to zmienić. Prezes nie będzie miał wpływu na działalność orzeczniczą, bo przecież to, co jest istotą w sądownictwie, to jest niezawisłość. A więc, żeby każdy sędzia mógł orzekać w zgodzie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim w zgodzie z własnym sumieniem. I żeby nie było takiej sytuacji, jak jest teraz, że oto prezes sądu może decydować, komu przydzieli konkretną sprawę. Znając poglądy i stosunek poszczególnych sędziów do poszczególnych spraw, bo przecież się w środowisku dobrze znają, może tak wyreżyserować, że konkretne sprawy będzie przydzielał tym sędziom, inne sprawy innym sędziom. I właśnie, żeby takiej ingerencji prezesa nie było w orzecznictwo, projekt przewiduje, że sprawy będą przydzielane komputerowo, a więc prezes nie będzie miał możliwości dowolnego kierowania spraw do poszczególnych sędziów. A więc zwiększamy mechanizmy takie, które powstrzymają przez ingerencją w orzecznictwo. Natomiast od prezesów oczekujemy.
oczekuje się tego, ażeby organizowali pracę w sądach w taki sposób, żeby sądy pracowały efektywnie. Nie ma to nic wspólnego ze sposobem orzekania. Właśnie, żeby tą niezawisłość sędziowską wzmocnić, żeby nie dokonywano wyboru i różnych manipulacji, kto daną sprawę będzie rozpatrywał, to będzie decydował o tym system komputerowy. Dlaczego ministerstwo chce to wprowadzić od 1 lipca? Jeżeli chodzi o dyrektorów administracyjnych w sądach, no też była wielka wrzawa, dlaczego to sądami nie administruje prezes, a jeżeli już dyrektor, no to dyrektor taki, na którego bezpośredni wpływ będzie miał właśnie prezes, i, bo jak będzie inaczej, no to będzie ingerencja w niezależność sądową. Dyrektor ma się zajmować sprawami biurowymi, administracyjnymi, remontami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prezes powinien się zajmować tym orzecznictwem przede wszystkim, a nie administrowaniem obiektami. I z tego też względu, skoro z budżetu państwa płyną pieniądze na wymiar sprawiedliwości dość niemałe, to przez to, żeby one były racjonalnie wydatkowane, muszą być pod kontrolą i będą właśnie dyrektorzy podlegali w ściślejszym sposób ministrowi sprawiedliwości. No przecież to jest naturalne w każdym zachodnim państwie. Natomiast w Polsce, ponieważ władza sądownicza miała uprzywilejowaną pozycję, bo to kiedy chcemy teraz to wprowadzić do takich ram, jak funkcjonuje to w Europie Zachodniej, no to jest wielka wrzawa, tak jak powiedziałem wcześniej, broniąc własnych interesów, zasłania się prawami i wolnościami obywatelskimi. Dziękuję, czyli ma się wiele rzeczy zmienić. 24 maja, tak, Sejm będzie się zajmował projektem noweli. Tak, będzie pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałbym poruszyć może w tej materii, ale trochę inną sprawę. Rząd przyjął projekt ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To też podniosło się wielkie larum, ale może trzeba też patrzeć przez krzywdę. Przewiduje on między innymi, że czynności egzekucyjne mają być nagrywane, dłużnik zaś ma otrzymywać przy egzekucji specjalny formularz skargi na czynności komornika. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że zmiany stanowią realizację zobowiązań wyborczych, mają zwalczać patologie i pomóc w walce z nimi. Zapraszam, chciałbym zachęcić do wysłuchania fragmentów z konferencji pana ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro. Chciałbym przede wszystkim podziękować pani premier za stworzone możliwości i wsparcie do pracy nad tymi dwoma, bo to są tak naprawdę dwa projekty ustaw regulujące materię związaną z działalnością komorników, prawo ustrojowe oraz prawo związane z opłatami komorniczymi. To była bardzo drobiazgowa, można powiedzieć, benedyktyńska praca prowadzona wspólnie z udziałem wszystkich ministrów w ramach konsultacji międzyresortowych. Szczególnie chciałem podziękować panu ministrowi Jakiemu, który ten projekt pilotował, oraz panu dyrektorowi Rajwerowi, który tutaj włożył wiele serca w powstanie tych dwóch projektów, bo to właśnie te projekty, widzicie państwo, materia dość spora, do tego jeszcze rozporządzenie już gotowe, to jest naprawdę kawał bardzo ciężkiej pracy wykonany. W zasadzie tak wiele tutaj jest zmian i regulacji, że w tak krótkim czasie trudno mi się zdecydować, się zastanawiam, o czym powinienem powiedzieć, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że te projekty stanowią z jednej strony realizację zobowiązań dobrej zmiany w zakresie poprawy standardów działania komorników, tak aby te rozmaite patologie, które dochodziły za sprawą też państwa, pracy, mediów do świadomości Polaków, nie były na porządku dziennym i nie stanowiły reguły, niemal reguły, a z drugiej strony, że jeżeli już się do nich dojdzie, aby była właściwa reakcja państwa stająca po stronie osób pokrzywdzonych, czego tak bardzo brakowało. Wiele przykładów, które ilustrują nieprawidłowości działania komorników, to państwo, za co wam dziękuję, pokazywaliście, mobilizując nas wszystkich do tego, aby tą sytuację zmienić. Poprzedni rząd wydawał się być głuchy wobec tych wszystkich informacji, ludzkiej krzywdy i pokazu, można powiedzieć, bezkarności ze strony niektórych komorników, którzy dopuszczali się jawnych nadużyć władzy, bo działają przecież w imieniu państwa z pieczęcią, która stanowi o
nakładaniu obowiązków i egzekwowania należności w imieniu właśnie polskiego państwa, a często państwo, właśnie jako dziennikarze, ujawnialiście, że nie towarzyszyły temu standardy państwa prawa, ale czasami wręcz działania charakteryzujące jakieś środowiska, które specjalizują się w bezprawiu, a czasami wręcz w zorganizowanej przestępczości. No wystarczy tu choćby wspomnieć chyba ten jeden z najgłośniejszych przykładów rolnika, któremu za to, że sąsiad był zadłużony, komornik z Łodzi, czy asesor komornika zabrał ciągnik, uniemożliwiając prowadzenie prac rolnych, a niestety bezduszna machina sądowa związana z procedurami odwołania uniemożliwia skutecznie odwołać się od tej sytuacji. Takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, takiej można powiedzieć zuchwałości, bezwzględności w działaniu niektórych komorników, pazerności w zabieraniu ostatniego, nie tylko tego przysłowiowego grosza, ale też nawet też czasami produktów dla malutkich dzieci żywnościowych, gwarantujących nawet proces leczenia dzieci chorych, dzieci pod specjalną opieką medyczną. Tu często z tych informacji, które przecież też docierały do Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze częściej niż państwo, żeście to publikowali, wyłania się taki obraz bezdusznego, bezwzględnego komornika, który bardziej kojarzył się z grabieżcą niż funkcjonariuszem państwa. A to jest zawód bardzo potrzebny i tam potrzeba ludzi rzetelnych, ludzi, którzy będą w sposób profesjonalny realizować swoje obowiązki, służyć państwu i służyć w tym sensie wymiarowi sprawiedliwości w zakresie egzekwowania rozmaitych należności. Stąd potrzeba podniesienia też standardów etycznych, od tego może zacznę. Otóż wprowadzamy zasadę, że komornikami muszą być osoby z wyższym wykształceniem i osoby mające wykształcenie prawnicze. Dzisiaj to nie wszyscy o tym wiedzą. 30% komorników nie ma w ogóle wyższego wykształcenia prawniczego, a bodaj około 10% komorników może tylko pochwalić się wykształceniem średnim. Chcemy to zmienić w ten sposób, że w ciągu 7 lat wszyscy komornicy będą musieli legitymować się skończeniem wyższych studiów prawniczych z racji specyficznej działalności, która związana jest właśnie stosowaniem i egzekwowaniem prawa. Wprowadzamy dużo dalej idące zasady związane z nadzorem nad pracą komornika. W szczególności wprowadziliśmy taką regułę, że to tam na miejscu na dole muszą być odpowiednie organa państwa, które reagują w przypadku ewentualnych nieprawidłowości. Dlatego zasadniczo wzmocniliśmy pozycję prezesów sądów rejonowych, którzy w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub skarg, które do nich docierają, mają większe możliwości reagowania na wszelkie nieprawidłowości, łącznie z zawieszeniem, o ile dobrze pamiętam, na 3 tygodnie komornika, co do którego są poważne zastrzeżenia, że mógł rażący sposób dopuścić się złamania prawa i z możliwością złożenia wniosku do ministra sprawiedliwości o odwołanie, łącznie z odwołaniem komornika w określonych sytuacjach. Przyspieszamy, czy zmierzamy do tego, aby w sposób bardziej sprawny toczyły się postępowania dyscyplinarne, aby ten nadzór również był związany z możliwością usuwania w konsekwencji komorników, którzy nie odpowiadają tym standardom, do których są powołani. Wprowadzamy obligatoryjną kontrolę działalności kancelarii komorniczej raz na 2 lata, nie raz na 4 lata, jak to ma miejsce z udziałem również przedstawicieli urzędów skarbowych. Tu odpowiednie rozwiązania zostały zapisane. Też oczywiście pozostawiamy możliwość zainicjowania przez ministra sprawiedliwości, jeśli jest ku temu powód, niezależnie też kontroli, jeśli sygnały wskazują na taką potrzebę. Jednym słowem, cały szereg rozwiązań, które podnosi możliwość nadzoru nad komornikami oraz podnosi z definicji standardy, zasady postępowania komorniczego. Do tych rozwiązań zaliczyć też należy zasadę, że czynności, które są realizowane w określonych sytuacjach w ustawie, muszą być nagrywane. Ten materiał nagrywany będzie elementem akt postępowania komorniczego, a więc na pewno będzie to studzić rozmaite zachowania, które mogłyby być naruszeniem prawa, ale też wpływać na kulturę realizacji tego rodzaju obowiązku przez komorników, jak i osoby towarzyszące, czy osoby, których te czynności, wobec których te czynności będą podejmowane. Wprowadzamy też obowiązek, aby za każdym razem komornik, realizując swoje zadania, był zobowiązany przedstawić taki prosty formularz przedstawiający możliwość złożenia skargi na czynności komornika, jeżeli dochodzi do jakiejś nieprawidłowości. Dzisiaj bowiem z analizy, jaką przeprowadziliśmy, wynika, że około 80% skarg, które były kierowane na czynności komornika, były z przyczyn formalnych odrzucane z uwagi na niedopełnienie przez stronę rozmaitych obowiązków. Dlatego w sposób istotny uproszczamy tą sytuację, a nawet, można powiedzieć, instruujemy możliwe strony, które poczułyby się dotknięte działaniem komornika i stwierdziły,
uznałyby, że dopuści rażącego naruszenia prawa, by mogły w sposób jasny, mając drogę odwołania, sformułować skargę w oparciu o pewien standardowy dróg i w ten sposób zagwarantować możliwość dodatkowej kontroli działania komornika. Zobowiązujemy oczywiście prezesów sądów, aby każdorazowo nie tylko mogli, ale musieli inicjować działanie dyscyplinarne czy przekazywać informacje odpowiednim organom państwa, jeśli stwierdzają nieprawidłowości w działaniach komorników. Wprowadzamy nowe zasady, jeżeli chodzi o świadczenie majątkowe komorników. Również ograniczają możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej przez komorników, tak aby koncentrowali się na swojej działalności, bo reprezentują funkcję państwa. Ale wprowadzając rozmaite restrykcje, które jestem przekonany, podniosą też i prestiż zawodu i będą budować szacunek do zawodu komornika, zostawiamy elementy pozwalające motywować komornika do tego, aby tą pracę, ciężką pracę, czy tam niewdzięczną często pracę, mogli skutecznie wykonywać, bo w interesie państwa jest przecież egzekwowanie należności, bo w przeciwnym razie państwo by nie działało, gdyby instytucja komornika nie funkcjonowała. Również obszar przecież gospodarczy, obszar biznesu, do tego jest komornik i tu działanie egzekucyjne w tym obszarze w imieniu państwa jest niezbędnie potrzebne i powinno być robione profesjonalnie i skutecznie. Stąd, jeżeli chodzi o drugą ustawę związaną z opłatami, kosztami, wprowadzamy jasne zasady naliczenia stawek. Dzisiaj te opłaty były różnie obliczane, były to głównie stawki, były to stawki, które powodowały rozmaite wątpliwości i niejasności i często też skargi, dlatego wprowadzamy jedną stawkę 10%, jeżeli chodzi o należności w tego rodzaju czynnościach podejmowanych przez komornika, z pewnymi jednak, można powiedzieć, odstępstwami. Dotyczy to sytuacji, w których chcemy zmotywować strony dłużników do tego, aby samodzielnie, bez podejmowania działań własnych strony komornika, realizowali swoje zobowiązania, świadczenie, jeśli w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o uruchomieniu postępowania przez komornika dostarczą kwoty pieniężne, które są dochodzone do komornika czy na jego rachunek, to wówczas ta stawka będzie wynosić, o ile pamiętam, 3%, a jeżeli to przekroczy termin 14-dniowy, też będzie dobrowolne oddanie tej sumy, która by była przedmiotem postępowania, to będzie to kwota, o ile pamiętam, 5%. Jednym słowem, tu jest bardzo wiele szczegółowych mechanizmów i rozwiązań, które detalicznie opisane są w tych dwóch rozległych aktach prawnych. Nie miejsce tutaj, aby na temat tych wszystkich rozwiązań dyskutować. Jedno można powiedzieć, te ustawy stanowią odpowiedź na powszechnie artykułowaną potrzebę prowadzenia kontroli i nadzoru nad działalnością komorników, ucywilizowania tej działalności, a jednocześnie też podniesienie prestiżu i zaufania do tego bardzo potrzebnego jednak w obszarze gospodarki rynkowej zawodu. To była wypowiedź pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Rząd przyjął projekt ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To był fragment konferencji, na której była również pani premier Beata Szydło, która odniosła się do gruźb Komisji Europejskiej o rozpoczęcie procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. Pani premier wskazała, że Polska pomaga dotkniętym konfliktami, między innymi w Syrii, i realizuje wiele projektów. Coś więcej, właśnie kolejna wypowiedź, którą chciałbym państwu zaproponować, pani premier Beaty Szydło. Nie ma w tej chwili w Polsce możliwości, żeby przyjmować uchodźców. Takie jest stanowisko polskiego rządu. My chcemy pomagać i robimy to. Niesiemy pomoc humanitarną tam, gdzie ludzie jej potrzebują i oczekują. Zwiększamy pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco. Bierzemy udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych, między innymi wspólnie z Niemcami realizujemy takie projekty humanitarne. Realizujemy takie projekty humanitarne z polskimi NGO-sami. Bardzo silna współpraca jest ze Stowarzyszeniem Kościół w Potrzebie i udzielamy tej pomocy zarówno dotyczącej leczenia osób poszkodowanych, jak i odbudowy w tej chwili domów dla poszkodowanych w Syrii. To są konkretne projekty. To jest wymierna pomoc, którą polski rząd przeznacza dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Włączamy się w te wszystkie akcje, które prowadzi również Unia Europejska, jeżeli chodzi o ochronę granic. Nasi funkcjonariusze są obecni wszędzie tam, gdzie tej pomocy oczekują nasi partnerzy.
Natomiast nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy i na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot i dyskusja o relokacji, która toczyła się, a chcę przypomnieć, że przecież poprzedni rząd, rząd PO, rząd pani Kopacz zgodził się na to, żeby przyjmować do Polski uchodźców. I w tej chwili, ponieważ Platforma sama już pogubiła się w tym, jakie chce zajmować stanowisko, ja po prostu nie wierzę politykom Platformy. Bo jednego dnia wychodzi przewodniczący i mówi, że nie chce przyjmować Platforma uchodźców do Polski, po czym wracamy do wypowiedzi prominentnych polityków Platformy sprzed niedługiego czasu, bo sprzed zaledwie kilku miesięcy, nawołujących wręcz polski rząd do tego, by uchodźców przyjmować. Potem znowu wychodzi przewodniczący Schetyna i mówi, że jednak nie będą przyjmować. A w tej chwili bądź co bądź prominentna posłanka, europosłanka Platformy, była minister w rządzie Platformy, pani Kudrycka, mówi, że powinien rząd przyjąć 7 tysięcy uchodźców. Więc Platforma, jak widzicie państwo, po prostu cały czas nas oszukuje. I jaki będzie końcowy, kiedy będą rządzić? Nie wiadomo, ale myślę, że z tych wypowiedzi i z tego, co słyszymy od polityków Platformy, należy wysnuć wniosek, że będą oni bezwzględnie popierali politykę narzucania przez politykę Unii Europejskiej, a my mówimy bardzo jasno, nie ma zgody rządu polskiego na to, żeby przymusowo były narzucone jakiekolwiek kwoty uchodźców i zmuszanie do przyjmowania uchodźców do Polski czy do innych krajów członkowskich. Muszę państwu powiedzieć, że takie stanowisko nie jest tylko już i wyłącznie stanowiskiem Polski. Ja mogę powiedzieć, że poprzez konsekwentne pokazywanie błędnego procesu rozwiązywania kryzysu migracyjnego, który poprzez to pokazywanie, które polski rząd od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość utworzyło rząd, kiedy myśmy wzięli odpowiedzialność za Polskę, to robimy, zaczyna przynosić również i takie efekty, że taka refleksja zaczyna się rodzić w innych państwach członkowskich. Trzeba pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Trzeba nieść pomoc, to jest nasz obowiązek. Robimy to, pomoc humanitarna jest naszym obowiązkiem. I to polski rząd będzie robił, będzie kontynuował. To była wypowiedź pani premier Beaty Szydło. Mówi, że no nie ma zgody polskiego rządu, by przymusowo narzucano kwoty uchodźców. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To były aktualności dnia. Minuta po 14. Słuchaj państwo Radia Maryja, przed nami wiadomości. Przedstawią Justyna Kendra i Piotr Brzezina. Bezpieczeństwo i zdrowie obywateli są priorytetem rządu, powiedziała premier Beata Szydło w szpitalu wojskowym w Warszawie. Szefowa rządu wzięła udział w otwarciu zmodernizowanej... tego lisarza, on że ten Ryszard nie natrafi. No nie, Ryszard Kostka. W każdym momencie, kiedy potrzebuje pomocy, to i tę pomoc otrzyma, skorzysta z niej i będzie z świadczonych usług zadowolony, będzie miał poczucie tego, że jest bezpieczny. To jest cel tej reformy na tym ogólnym poziomie, który sobie postawiliśmy. W uroczystym otwarciu uczestniczył także szef MON-u Antoni Macierewicz. W klinice wykonuje się rocznie ponad 3000 badań i zabiegów inwazyjnych. Przeprowadzone zmiany mają wzmocnić potencjał kliniki. Będzie podwyżka emerytur do 1000 zł dla rencistów, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale nie legitymują się odpowiednią liczbą przepracowanych lat. Sprawa dotyczy 105 tysięcy osób, których nie uwzględniono przy wprowadzeniu przepisów o 1000 zł minimalnej emeryturze. Sytuację naprawić ma przygotowany przez resort pracy projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Przepisy mają zostać wkrótce przyjęte przez rząd, informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To rozwiązanie rozszerza zakres gwarancji najniższego świadczenia emerytalnego, czyli prawa do minimalnej emerytury, na osoby, które przeszły na emeryturę z urzędu.
urzędu z tytułu niezdolności do pracy przebywały wcześniej na rentach. Z tytułu niezdolności do pracy te osoby nie muszą mieć wymaganego stażu zatrudnienia. W naszej propozycji ustawowej jest przyznanie tego prawa do najniższej emerytury z wyrównaniem od 1 marca, ponieważ najniższa emerytura z 882 zł wzrosła do 1000 zł właśnie od 1 marca tego roku. Szefowa resortu pracy zapewnia, że się...